Judith Ann Kay urodziła się 29 czerwca 1946 roku i była znana po prostu jako Judy. W 1986 roku, mając 40 lat, mieszkała na północny zachód od Nashville w Ashland City, Tennessee z mężem Derylem, weteranem sił powiesnych USA, który służył w Wietnamie i miał przydomek Tex oraz ich trójką dzieci. Judy była opisywana jako wyjątkowo pracowita i bardzo kochająca matka. Rano 26 listopada 1986 roku, dzień przed świętem dziękczynienia, Tex opuścił Do, gdy dwie córki czekały na przystanku na autobus szkolny. Około godziny siódmej rano przyjechał po Judy, która kończyła nocną zmianę w domu opieki w hrabstwie Home, gdzie pracowała jako pomoc pielęgniarska. Potem Judy nigdy więcej nie została zobaczona. Gdy wszystkie dzieci wróciły do domu, zauważył, że dziwnie. Drzwi do domu były zamknięte i może zwykle Judy była już wtedy na miejscu. Niedługo potem Tex wrócił do domu z zakupami na Święto Dzień Czynienia. Gdy otworzył drzwi i wszedł do sypialni, zszokowany zauważył, że wszystkie jej ubrania zniknęły, w tym strój medyczny, który miała na sobie tego ranka a także zdjęcia z albumów i niektóra jej biżuteria. Tekst powiedział dzieciom, że ich matka odeszła z innym mężczyzną i dał im list pożegnalny, który rzekomo napisała na maszynie, który także zawierał jej podpis. Jednak osoby znające Judy uznały to za dziwne i twierdziły, że od zawsze pisała wszystkie swoje notatki ręcznie. Po przeczytaniu listu jedno z dzieci wyrzuciło go. Od tego dnia Judy nigdy więcej już nie została przez nikogo zobaczona. Okazało się, że Judy i Tex mieli problemy małżeńskie, a na dwa dni przed jej zniknięciem spotkała się z adwokatem w sprawie rozwodu i opieki nad dziećmi. Przyjaciele i rodzina uznali jej zniknięcie za dziwne i nie wierzyli, że mogłaby odejść bez swoich dzieci. Tex stał się szybko głównym podejrzanym w sprawie, a podejrzenia wobec niego pogorszyły się, gdy zgłosił jej zaginięcie dopiero po dwóch tygodniach. I to tylko po tym, jak jedno z dzieci powiedziało o tym doradcy szkolnemu. Ich dom był przeszukiwany wielokrotnie, ale nie znaleziono dowodów związanych z jej zniknięciem. Od tego czasu dom też spłonął. Jedna z koleżanek z pracy Judy powiedziała śledczym, że na początku tego miesiąca miała romans z jednym z sąsiadów i myślała, że może być w ciąży. Mężczyzna, z którym miała romans, został również uznany za potencjalnego podejrzanego ale ponownie nie znaleziono dowodów, które mogłyby go powiązać z jej zniknięciem. Tekst został aresztowany kilka razy za napaść i kradzież, a nawet za przestępstwo seksualne w 1993 roku, które skutkowało wyrokiem 25 lat więzienia. Incydent ten miał miejsce, gdy Judy zaczęła opiekować się chłopcem, który miał wtedy 8 lat. Jednak jego wyrok został później unieważniony z powodu braku podania dat i godzin przez ofiarę. Do śmierci w 2017 roku utrzymywał swoją niewinność i nigdy nie zmienił swojej wersji wydarzeń z tamtego dnia. Od czasu jej zniknięcia stworzono profil DNA, ale nadal nie doprowadził on do ustalenia jej miejsca pomytu, a stan na czerwiec 2024 roku to taki, że sprawa pozostaje nierozwiązana. Następna historia. Mary Elizabeth Pitt. Urodziła się jako Mary Elizabeth Sport 22 lutego 1963 roku, jako córka Elizabeth i Alberta Russella Sport w Teksasie. Elizabeth poślubiła jednak Davida Morgana 26 maja 1972 roku, który następnie adoptował Mary i zmienił jej nazwisko na Morgan. Opisywano ją jako wesołą osobę, która lubiła gotować z córkami. Wczesnym latem 1988 roku 25-letnia Mary mieszkała w Commerce, Oklahoma, z dwiema córkami, Kirom i Amber Allen, pracując jako barmanka w klubie Harolda. Do tego czasu była już dwukrotnie rozwiedziona i oddzielona obecnie od swojego męża, Stana, który był w więzieniu po oskarżeniu o kradzież około 3,5 tysiąca dolarów z majątku rodziców Mary. 3 czerwca 1988 roku Mary odwiozła swoje córki do domu rodziców, a następnie udała się do pracy. Po zakończeniu zmiany, około północy, pojechała do domu właściciela baru, aby zostawić tam nocne wpływy. Wróciła do domu około 12.45, gdzie spotkała swojego chłopaka, Randy'ego Bensona. Po krótkim oglądaniu telewizji, Randy opuścił dom o 6.30 rano. I matka Elizabeth przyjechała do domu Mary, aby odwieźć dziewczynki, ale kiedy bukała do drzwi, nikt nie odpowiadał. Amber wspięła się na wbudowaną ceglaną donicę i zajrzała przez okno, gdzie zobaczyła coś, czego dziecko nigdy nie powinno widzieć. Swoją matkę pokrytą krwią. Elizabeth natychmiast weszła do środka i odkryła, że jej córka została zasztyletowana na śmierć. Sekcja zwłok wykazała, że na ciele Mary było ponad 30 ran kłutych, ale nie została zgwałcona. Śledczy ustalili, że mordercze narzędzie należało do Mary, a ponieważ nie było śladów włamania, uznali, że zabójcą był ktoś, kogo znała. Ojciec Mary, David, powiedział, że widział jej pierwszego męża, Ricky'ego Tuwella, parkującego przed jej domem pewnej nocy niedługo przed morderstwem. Kiedy jednak przesłuchiwano go, stwierdził, że w nocy zbrodni był poza miastem, co potwierdziła jego matka. Drugi mąż Mary, Tim Allen, Również był podejrzewany. Rzekomo on i jego nowa żona pobili Mary na jej podwórku kilka miesięcy przed jej śmiercią. Mary później zemściła się, kłując go nożem w dłoń. Alan potwierdził to, ale stwierdził, że nie pamięta o co chodziło i zapewnił, że nigdy jej nie uderzył. Obecnego męża Stana wykluczono, ponieważ w noc morderstwa był w więzieniu. Jednakże ojciec Mary, David twierdził, że stan fizycznie ją maltretował. Randy Benson również był przesłuchiwany i powiedział, że opuścił jej dom o 12.45 i poszedł grać w gry wideo z jedenastoletnim letnim synem. Jednakże lata później zmienił swoją historię i powiedział córce Mary, Hirze, że opuścił jej dom o 11.50, ponieważ obiecał synowi, że będzie w domu o północy, co według jego relacji spełnił. Nie zgadzało się to jednak z faktem, że Mary nawet nie była w domu do około 12.15 ponieważ wcześniej zatrzymała się u szefa. Syn dorosły został poproszony o potwierdzenie alibi ojca, ale odpowiedział: Nie chce się w to bawić. Po czym zrobił interesującą uwagę. Nie wiem, czy pamiętasz stare Nintendo, ale prawie wszystkie gry miały jednoosobowe. Syn zmarł w 2020 roku, nie wyjaśniając, co dokładnie miał na myśli. Wielu sądzi, że potajemnie próbował powiedzieć, że alibi jego ojca było fałszywe. Inni, którzy znali Randiego, byli również przesłuchiwani i przypomnieli sobie podejrzane zachowanie wokół morderstwa Mary. Jeden ze współpracowników stwierdził, że Randy mówił rzeczy typu: chcę ją zabić. Opisywał go także jako bardzo wulgarnego i mizoginistycznego. Te komentarze pokrywały się także z uwagami, które zrobił córce Mary. Powiedział jej: po prostu doprowadza mnie do szału. Nie zamierzał jej zabić, ale chciałbym ją uderzyć. Śmiał się przy tym. Inni zaś mówili, że Randy często wygłaszał wulgarne uwagi na temat damskiej bielizny i był znany z kolekcjonowania jej. Co ciekawe, kiedy znaleziono Mary, nie miała na sobie bielizny. Do dziś nie została aresztowana ani oskarżona o jej morderstwo. Inną osobą, która była podejrzana, był pewien mężczyzna o imieniu James Row, który również był oskarżany o kradzież damskiej bielizny. Znał Mary, ponieważ podobno obracali się w tym samym kręgu narkotykowym. Kobieta, która się z nim spotykała, powiedziała, że znalazła swoją brudną bieliznę na wieszaku w jego szafie. Powiedziała również, że groził, że ją zabije. Śledczy przeprowadzili z nim test na wykrywaczu kłamstw, który oblał. Jego DNA zostało zebrane, ale nie wiadomo, czy zostało przetestowane. Jedna z teorii mówi, że Mary handlowała narkotykami w klubie Harolda, ale także brała je dla siebie. Gdy to wyszło na jaw, nie była w stanie spłacić długów i została zamordowana. Znany dealer narkotyków z okolicy, Rand Miller, odmówił rozmowy, kiedy stacja News 9 próbowała z nim porozmawiać w jego domu, ale odebrał ich telefon i skierował ich do brata drugiego męża Mary, Dona Alena Juniora. Ciekawe, Don i Mary razem wybrali się po narkotyki do Teksasu, ale on twierdził, że nie wiedziała, że faktycznie to transportują. Zaprzecza swojemu udziałowi, ale przynajmniej mają jego DNA. Ale wróćmy teraz do drugiego męża Mary Tima Alena i ojca jej dwóch córek. Dziś jest najbardziej obiecującym podejrzanym w sprawie obok Randiego. Kiedy stacja News 9 próbowała się z nim skontaktować, odmówił rozmowy. Niektórzy wierzą, że zemścił się na Mary za to, że ugodziła go nożem. Był również pod presją finansową po tym, jak został zmuszony do zapłaty tysięcy dolarów alimentów. Jednym z czynników, które stawiają go na czele listy podejrzanych jest to, że zadzwonił do rodziców Mary w noc morderstwa i zapytał, czy dziewczynki zostaną u nich na noc. Ponadto on i jego żona byli alibi dla siebie nawzajem, a pamiętajmy, że dwa tygodnie przed jej morderstwem rzekomo ją pobili. Lata później odmówili poddaniu się badaniu DNA i wynajęli prawników. W chwili morderstwa śledczy również badali mężczyzn, którzy często odwiedzali bar w klubie Harolda. W tamtym czasie do miasta przyjeżdżało wielu przyjezdnych, którzy pomagali naprawić szkody po strasznym sztormie. Jednak żaden z nich nie doprowadził do rozwiązania sprawy. W lutym 1997 roku śledczy zrobili wszystko, co w ich mocy i poprosili o pomoc w biuro śledcze Oklahoma. Niestety stwierdzili, że prawdopodobnie jest zbyt wielu podejrzanych w tej sprawie, aby móc wskazać konkretnego zabójcę morderstwie David wrócił do szkoły i zdobył tytuł w dziedzinie kryminalistyki, mając nadzieję, że uda mu się rozwiązać morderstwo swojej córki. Niestety, on i matka Mary zmarli. David w 2009, a Elizabeth w 2015. Po morderstwie ich dom stał się znany jako straszny dom na drodze. Ludzie odmawiali wejścia do jej starej sypialni, nawet do samego domu. Mówili, że czuli, jakby okna domu na nich patrzyły. W 2021 roku nowy agent specjalny z Biura Śledczego Stanu Oklahoma został przydzielony do tej sprawy. Ale stan na czerwiec 2024 to taki, że jej morderstwo pozostaje nierozwiązane. Konajda historia. Chadwick William Carr urodził się 5 sierpnia 1988 roku i zwykle nazwano go Chadem. Na początku 2021 roku, mając 32 lata. Mieszkał w Clinton, Tennessee i był opisywany jako przyjazny, zabawny i bardzo otwarty człowiek, który uwielbiał rozśmieszać ludzi. Niestety, miał też problemy z narkotykami, ale starał się wyjść na prostą przedawkowaniu. W maju 2021 roku przybywał na 90-dniowym programie w fundacji, taki pół dom dla uzależnionych. Podczas pobytu tam znalazł zatrudnienie w firmie budowlanej i 1 maja kupił sobie samochód. Następnego wieczoru, około godziny 20, Chad wyszedł przed ośrodek, aby zadzwonić do siostry Whitney, z którą rozmawiał prawie codziennie, tak jak z matką. Podczas rozmowy odłożył telefon, aby zapalić papierosa, a Whitney słyszała, jak rozmawia z kimś innym. Następnie połączenie nagle się zakończyło. Whitney próbowała kilka razy oddzwonić, ale nikt nie odbierał. To była ostatnia rozmowa, jak odbyła się z bratem. Następnie nie pojawił się na porannym spotkaniu w ośrodku. I nie stawił się w pracy o 15. Jeden z jego przyjaciół ze środka powiadomił rodzinę Czada, że ominął poranne spotkanie. Wtedy jego rodzina zgłosiła jego zaginięcie w biurze szeryfa hrabstwa Anderson. W ośrodku znaleziono jego portfel, klucze do nowego wana i telefon komórkowy. Niestety ośrodek nie miał kamer monitoringu. Biuro szeryfa szukało go przez dwa tygodnie, zanim wydali oświadczenie, że wyczerpali środki. Niektórzy spekulują, że mógł pojawić się dealer narkotyków, aby odebrać dług, ale to tylko spekulacje. Niestety stan na czerwiec 2024 roku to taki, że czad nie został odnaleziony, a jego sprawa pozostaje nierozwiązana. Następna historia. Heather Schwab urodziła się w Dallas, w Teksasie 15 listopada 1987 roku. Jej rodzicami byli Stephen i Tamara Joe. W 2022 roku, mając 35 lat, Heather była matką dwójki dzieci i mieszkała w McKinney w Teksasie. Niestety, znajdowała się w bardzo burzliwym związku z 42-letnim czadem Christopherem Stevensem, który rzekomo był bardzo agresywny wobec niej. Dom, w którym mieszkali, regularnie miał zabijane deskami okna i śmieci rozrzucone po podwórku. Gdy Heather rozmawiała ze swoją matką Tamarą, z którą nie była szczególnie bliska, mówiła, że obawia się, że pewnego dnia czy ją zabije. Nie był wzorowym obywatelem. Miał na koncie łącznie 24 aresztowania w Frabstee Kolin, w Teksasie, w tym zarzuty za napaść, kradzież i narkotyki. Niestety w tym samym roku Heather straciła kontakt z rodziną. Jerry Buddy, Victor Mendoza, sąsiedzi Heather od czasu do czasu informowali Tamarę o sytuacji jej córki. W czerwcu 2023 roku poinformowali Tramarę, że od kilku miesięcy nie widzieli Heder. Gdy zapytali Czada o nią, powiedział, że zmarła na raka. Natychmiast zaniepokoiło to Tamarę, która od prawie roku nie rozmawiała z córką. Obawiała się, że mógł w końcu zrealizować swoje groźby, i zgłosiła jej zaginięcie 28 czerwca 2023 roku. Gdy śledczy przesłuchali Czada, Powiedział, że Heder opuściła go około roku temu i od tamtego czasu jej nie widział. Kilka miesięcy później, 3 listopada 2023 roku, była żona Chada rozmawiała z Tamarą i powiedziała, że jej córka Brianna rozmawiała z nim 2 listopada i powiedziała, że on z sarkazmem stwierdził, że zabił Heder i pochował ją na swoim podwórku. Brianna również powiedziała, że gdy poinformowała go o swojej ciąży, zagroził, że zabije ją i jej dziecko. Tamara natychmiast przekazała te informacje policji. Śledczy uzyskali nakaz przeszukania podwórka za pomocą drona, wykonali wiele zdjęć i zauważyli kilka nieprawidłowości. Następnie inna była dziewczyna Czara zgłosiła się na policję i powiedziała, że została przez niego zaatakowana w styczniu 2023 roku. Został wtedy aresztowany, a nakaz przeszukania został uzyskany także do wnętrza domu 6 listopada 2023 roku. Gdy policjanci weszli do domu, zauważyli, że kuchnia została zamknięta płytami gipsowymi. Po ich usunięciu znaleźli lodówkę owiniętą folią, w której szokująco znaleźli szczotki Heder. Chad zmienił swoje zeznanie i powiedział, że Heder zmarła 26 lipca 2022 roku, po tym jak przewróciła się i uderzyła głową pod prysznicem. Śledczy szybko udowodnili, że te informacje były fałszywe, ponieważ policja została wezwana do domu Chada 12 sierpnia. Po tym jak sąsiad zobaczył, jak krzyczy, podczas gdy Heder machała bronią, to udowodniło, że była jeszcze żywa w sierpniu i najprawdopodobniej zmarła niedługo potem. Przyczyny i okoliczności śmierci Heder nie zostały ujawnione publicznie, ale czad został oskarżony o matactwo, a mówi się, że prawdopodobnie są kolejne zarzuty. Na dzień czerwiec 2024 roku nadal nie został oskarżony w związku ze śmiercią Heder, a sprawa pozostaje nierozwiązana. I przed nami ostatnia historia. Aileen Brown urodziła się 30 marca 1996 roku w Kansas City w Missouri. W 2014 roku ukończyła Francis Howell Center. Była bardzo aktywną osobą. Uczestniczyła w gimnastyce, siatkówce, softballu i była również czygliderką. Jej brat opisywał ją jako szczęśliwą i bardzo otwartą osobę, która zrobiłaby wszystko dla innych. Na początku 2017 roku w wieku 20 lat Ali mieszkała na przedmieściach Kansas City a apartamentowcu Trace at the Ridge z dwuletnim synem Carsonem. Niedawno przeprowadziła się tam chcąc zacząć wszystko od nowa. Pozwoliła również zamieszkać swojej przyjaciółce 28-letniej Victoria Sherry Brown z którą nie była spokrewniona. Victoria urodziła się jako córka Maryka i Cheryl 9 czerwca 1988 roku w Rochester w Nowym Jorku. Ukończyła studia magisterskie z edukacji, a następnie nauczała matematyki w Blue Springs High School, gdzie pomagała również przy szkolnej orkiestrze. Niestety, podczas gdy zamieszkały razem, doszło do strasznej tragedii, która skończyła się śmiercią trzech osób. 12 stycznia 2017 roku około godziny 21.30, Ali i Wiktoria spędzały czas w swoim apartamencie razem z byłym chłopakiem Wiktorii, Darrylem Thomasem dwudziestodwuletniom przyjaciółkom oraz dwuletnim synem Carsonem. W trakcie spotkania ktoś zapukał do drzwi, a po ich otwarciu pojawiło się trzech uzbrojonych mężczyzn. Kilka minut później policja z Kansas City otrzymała zgłoszenie o strzałach w kompleksie apartamentowym, gdzie mieszkała Ali. Funkcjonariusze przybyli 10 minut później i weszli do apartamentu, gdzie znaleźli pięć osób postrzelonych. Victoria i Daryl zostali znalezieni martwi, gdy funkcjonariusze znaleźli Ali, była ciężko ranna, ale jeszcze żyła. Przewieziono ją do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Carson został postrzelony aż pięciokrotnie, ale na szczęście przeżył, podobnie jak 22-letnia przyjaciółka. Świadkowie zdarzenia poinformowali, że trzej mężczyźni zostali wpuszczeni do apartamentu i zaczęli strzelać do wszystkich obecnych. Uważa się, że celem napastników był Dary, a nie ktokolwiek inny. Motyw ataku nie został ustalony, ale rodzina Ali nie wierzy, aby to miało związek z narkotykami czy działalnością gangów. Postrzelani nie, podejrzani uciekli czarnym lub niebieskim terodrzmiałym pojazdem. Niestety, do tej pory sprawcy nie zostali zlokalizowani, a sprawa pozostaje nierozwiązana. Drodzy słuchacze, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszych historii. Trochę inna forma niż do tej pory, ale czasami trzeba coś rozmaicić. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnych odcinkach.